od kiedy miałem 16 lat. Muzyka była dla mnie wszystkim. I wszystko było muzyką. Kiedy ludzie słyszą, że jestem DJ-em, pytają, o, jak ugrasz muzykę? Nie lubię etykietek. Lubię poszukiwać. Lubię eksperymentować. Nieważne, co grasz, czy jest to teraz modne, czy nie. Ważne, żebyś grał prosto z serca. Kiedyś w klubie nie było miejsca na scenie i musiałem zagrać między ludźmi. Tańczyli wokół mnie, a ja poczułem, jak ich puls wpływa na moją muzykę. Wtedy pomyślałem, żeby pójść krok dalej. Stworzyć muzykę wspólnie z publicznością. Na żywo. Jest taki instrument, który ma każdy z nas. Tym instrumentem jest serce. Tylko jak wydobyć z niego muzykę? Serce to naturalna perkusja. Dobra, idę tam. Trzymaj się. Wyobraziłem sobie, że można na nim grać, zwalniając i przyspieszając jego bicie. W eksperymencie pomogli mi przyjaciele. Do rytmu ich serc dokładałem swoje dźwięki. Czułem, że powstaje coś wyjątkowego. Potrzebowałem jeszcze technologii, która pozwoliłaby mi zagrać do bicia serc publiczności podczas koncertu w klubie. Mój przyjaciel stworzył specjalne bransoletki, które mierzyły rytm serca i przesyłały go do mnie bezprzewodowo. Że to naprawdę może się udać. Spełniłem swoje marzenie. Zagrałem koncert na sercach. Mam nadzieję, że to zainspiruje innych, żeby uwierzyli w siebie.